takich wizyt coraz więcej. Prezentacja swojego stanowiska to konieczność. O to chodzi w wyborach. Jeśli natomiast chodzi o tematy, to poza tymi ekonomicznymi, które zawsze wychodzą, to zawsze też pojawiają się tematy tej dużej polityki, czyli kwestia jednej listy, czyli kwestia naszego porozumienia z PSL-em. No a dzisiaj w dniu szczególnym, czyli w dniu po podpisaniu przez prezydenta Dudę dramatycznie złej ustawy, no nie mogło zabraknąć też tego tematu. Joanna Mucha, posłanka Rzeczypospolitej Polskiej, gościła w Olsztynie. Program o nazwie Twórz z nami rozwiązania dla przedsiębiorców spotyka się z zainteresowaniem. Bo zrobiliśmy ostatnio coś, czego się raczej w polskiej polityce nie robiło do tej pory, czyli bardzo dokładnie przebadaliśmy osoby niezdecydowane. Czyli tych, którzy mówią, ja nie wiem, na kogo chcę głosować. Być może nawet chciałbym zagłosować, ale nie wiem na kogo. I wie pan, co się okazało? Ci ludzie wręcz naszymi słowami mówili. Oni mówili o dobrej edukacji, o świetlicy dla dziecka, w której to dziecko nie będzie w przechowalni, tylko będzie coś ciekawego robiło. O dobrej opiece zdrowotnej, czyli o tym, żeby ktoś, kto jest w szpitalu, nie dostawał głodowych racji żywieniowych. Mówili o komunikacji publicznej, o tym, że jak mąż leży w szpitalu, to żona nie ma jak do niego dojechać, żeby mu ten obiad zawieźć. O takich prostych rzeczach, do których jest stworzone państwo. I to jest nasz cały program. Spotkanie ze zgromadzonymi jest niczym drogowskaz, którą drogę powinno się wybrać. Jednak tych dróg jest wiele i to nasza decyzja, do której z propozycji damy się przekonać. Program Polski 2050 Szymona Hołowni o nazwie Polska na szóstkę jest programem kompleksowym skierowanym do przedsiębiorców, do ludzi młodych, do emerytów, do ludzi zatrudnionych na etatach. Mówiąc ogólnie, dla całego społeczeństwa, które mogłoby żyć inaczej dzięki właśnie temu programowi, który całkowicie obejmuje wszystkie sfery gospodarcze. Jedne z największych inwestycji ostatnich lat budzą silne emocje. Dla przykładu, trasa szybkiego ruchu S16. Oczywiście budujmy drogi, ale nie lekceważmy przyrody. To jest nasz skarb. Tu mamy krainę wielkich jezior mazurskich. Mamy Dolinę Biebrzy, mamy wzgórza morenowe. I oni dziś, żeby przed wyborami dopchnąć tą inwestycję i szybko ją zrobić, po swojemu, po pisowskiemu skracają ten proces, byle tylko pokazać, że oni coś robią. Inny przykład z Warmii i Mazur. Port w Elblągu. Przekopali Mierzeję. Rząd PiSu przekopał Mierzeję, dokonał tej ogromnej inwestycji, nie mówię, że złej w żadnym razie, ale dokonał jej znowu połowicznie. Dokonał otwarcia tylko połowicznie wykonanej inwestycji. Nadzieja umiera ostatnia i te słowa miały swój wydźwięk podczas polityczno-społecznych rozważań. Żeby wygrać te wybory, to musi być też w nas jakiś optymizm. Znaczy nie możemy tylko cały czas mówić, że te wybory są przegrane. Oczywiście mamy podgórkę, ale myślę, że też mamy dość silne zasoby, mamy pomysł, co zrobić. Przedwyborcza intensywność spotkań i konferencji to taki standard, który spotyka się ze zrozumieniem. W końcu, aby oddać głos, trzeba wiedzieć na kogo. Inaczej, jaki sens miałyby wybory?